Dobra współpraca polega na podejmowaniu najtrafniejszych decyzji w zakresie inwestycji gminnych, a także w zakresie innych sfer życia gospodarczego i społecznego naszej miejscowości. Staramy się pracować ponad podziałami politycznymi, ponieważ w naszym środowisku panuje hierarchia wartości i potrzeb wynikająca z oczekiwań miejscowego środowiska. Owszem, bywają różnice zdań i gorące dyskusje, ale one nie dzielą nas, lecz sprzyjają wypracowaniu lepszych decyzji. Bardzo dużą wagę przywiązujemy też do integracji naszej lokalnej społeczności poprzez działalność stowarzyszeń środowiskowych i organizacji kulturalno-społecznych. Podobnie jak inne miasta i gminy w naszym kraju, nie jesteśmy wolni od bezrobocia i problemów gospodarczych, braku poczucia bezpieczeństwa. Wiele w tej mierze już zrobiliśmy, chociaż pracy starczy jeszcze na wiele kadencji naszych następców. Chcemy bowiem zostawić naszą gminę, naszym następcom w jak najlepszym stanie, w najlepszej kondycji finansowej i gospodarczej. Dużym sukcesem władz samorządowych są placówki oświatowe. W Drobinie znajduje się zespół szkół, którego patronem jest twórca niepodległości Polski, marszałek Józef Piłsudski. W zespole pobiera naukę blisko 1000 uczniów na różnych poziomach kształcenia. Od kilku lat działa tu liceum ogólnokształcące. Szkoła odnosi liczne sukcesy, także sportowe. Szkoła w Łęgu Probostwie rozbudowana została o dodatkowe skrzydło z przeznaczeniem na funkcje dydaktyczne i stołówkę szkolną. Ciało kryje. Ach, cóż to za groźny zwierz? To jest jeż. Malutki jeż. Węszy noskiem w lewo, w prawo. To pod liskiem, to pod trawą. Na terenie gminy działają dwa gminne przedszkola w Drobinie, Łęgu oraz dwa oddziały w Cieszewie i Rogotwórsku. W Drobinie znajduje się niepubliczny ośrodek zdrowia SAMMET, prowadzący przychodnie, zatrudniający kilku lekarzy specjalistów oraz dysponujący dobrze wyposażonym gabinetem rehabilitacyjnym. W miejscowości Stanisławowo działa Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Znajduje się tutaj gospodarstwo rolne o areale 25 hektarów, gdzie prowadzi się hodowlę zwierząt i uprawę roślin. W gospodarstwie pracują osoby dotknięte wadami wzroku.